Najpierw tu zajrzę. Cześć wszystkim. Co tam słychać? Wszystko dobrze? A gdzie Hancia nasza? Gdzie Haniusia? Tu jest nowy koteczek. Przestraszony, ale wszystko zjedzone. Cześć kochanie. Nie bój się, nie załatwiłeś się do kuwetki. Moje skarby. Nie bój się, kochany. Będzie dobrze. Tutaj koteczki. Klociunia nasza śliczna. Klociuńka nasza śliczna. Tak, już dostają kotki jedzonko. Tak, kochane. Woda wypita. Nie wypita. No cześć. A Hancia, Hanciu. Gdzie ty jesteś? Ty łobuzie, znowu zginęłaś? Cześć, słoneczko kochane. Moje maleńkie, siedzisz tam w skarbie. No siedź sobie troszkę, zaraz cię puszczę, wiesz? Zaraz cię puszczę. Chodź, maleństwo. Chodź, mój kochany, możesz sobie wyjść już, tak. Kotek taki kochany, zdrowiutki. O, patrzcie. Kto to wychodzi? Kto to wychodzi, syneczku, nasz syneczku? Córeczka. I syneczek, ale ty piękne oczy masz. Pokaż, co ty robisz piękne oczy na inne koty. Wow, jak ty ładnie wyglądasz. Co to za odmiana? No chodź, mój roszczochrańcu, cudaku ty. Ty cudaczku, możesz sobie wyjść. Już się przyzwyczaiły do ciebie, może przez noc. Może będziesz sobie chodził już, bo ja już nie mogę na to patrzeć. Wiesz, jak ty się biednym płaczesz. Boże, nie mogę. Czekaj, co ty masz taki cały tyłek? Jejku, musimy posprzątać kota. Chyba mu się przykleił żwirek. Poczekaj. Oj, chciałam wam jeszcze pokazać, że jest. Jest, była tu przed chwilą na dole, ale już zwiała, jak wróciłam z małym po myciu. Ty piękny jesteś kotek, taki spokojny. Boże. Czekaj, zaraz do ciebie przyjdę pogadać. Wszystkich was teraz obrobić to jest naprawdę problem. O, musiałam maluszka wymyć, bo cała pupa w kupie. Wiecie, to taki kotek. Także osoby, które go wezmą, to muszą mieć to na uwadze, że on się po prostu trzeba wycinać mu przy tyłku włoski, bo inaczej to jest biedactwo. Także teraz żeśmy tu umyli, będzie jak zmokła kurka, a taki grzeczny, no po prostu pod kranem. Nawet nie piśnie. Co za słoneczko, kochane. Tu jeszcze żwirek został. Już, kochane, już cię puszczę. Już. Możesz iść. Proszę. Tutaj. Czekaj, bo nie widać ciebie. O, to zabiorę dla maluszków troszkę. Cały teraz mokra pupeczka. Taka rozczulająca, kochana pupeczka. Dobra, bo teraz tak ciotka czeka, wszyscy czekają na jedzenie, a ja tutaj no, musiałam umyć kotka. No cóż, muszą mi wybaczyć. Gdzie to maleństwo? Tu chodzi sobie. Dobra, cioteczkę teraz, cioteczce damy. Cioteczce damy, tak, kochanie? Och, tu się wszystko nie da. Czekaj. Zobaczcie. Zobaczcie. Boże, jaki to kochany kotek. Jakie to kochane słoneczko. Boże, jak mi ciebie żal, słoneczko. Miałeś swój domek, swojego pana, tak? I zostałeś sam. Albo zostałaś, nie wiem, na razie cię nie będę męczyć. Ale zobaczcie, łagodne, kochane stworzonko. Serce mu pękło, widać, nie? Pęknięte serduszko. Znajdziemy ci najlepszy domek na świecie. Wiesz? Znajdziemy. Będziesz szczęśliwym kotkiem. Tak jest i u ludzi, i u kotków. Takie jest życie, kochanie, wiesz? Ale będzie dobrze. Zobacz, ta chwila nie jest taka zła. Masz cieplutko, nie leżysz pod bramą. No tak. Jedzonko, pełna miseczka na ciebie czeka. Czekaj, patrz tylko, żebyś troszkę odpuścił. Albo odpuściła.
Nawet nie wiemy, jak masz na imię. Spróbujemy się dowiedzieć jakoś. To ważne. Mroczy. Słuchajcie, mam siłę jednak przekonywania. Cudeńko, cudeńko, kochane stworzonko, kochane stworzonko. Wielka gratka, słuchajcie. Piękny kotek. Spokojny. Jutro pójdziemy do weta z biedactwem i będziemy więcej wiedzieć o nim. Ja już mam, słuchajcie, taką kuwetę, bo po prostu nie mam tylu kuwet. Ale nie będę też kupować, bo nie zamierzam prowadzić takiego schroniska, więc to jest tylko takie tymczasowe. Zostań sobie, on tutaj będzie zadowolony, mając cieplutko, mając jedzonko. I nie martwię się, że siedzi w klatce na razie. Patrzcie, to jest inny kot, czarno-biały. Piękny kot z pięknymi oczami. O, a tam maleństwo się bawi wiłeczką. Tak, kochanie. O, jak pięknie. To jedna z piękniejszych chwil. Tak, chcesz wiłeczkę? Proszę was. Taka wiłeczka. Wzruszająca chwila. Klotunia. Nie wie, że ja muszę jej uszy zakropić zaraz. Oj, Boże, Boże, Boże. Tu wcinanie. Murka wyjada tamtemu. Znaczy, ja dałam do tego talerzyka teraz nowe. Też jest czarna. No ludzie, jak to się zmienia. No niesłychanie piękne koty się robią. Wszystko muszę odszczekać, że one są zwyklaki. One są piękne, popatrzcie. Dobra, no to tak. Oczywiście nasza zaparta niunia. A ty, nasza zaparta niunio? Co tam? No chodź jeść, wiem, że jesteś głodna. Zadowolona jesteś, że jesteś tu? Chyba tak. Och ty, łobuziaku mój. Kropimy uszka. Boże, jak ona tego nie chce. Jedno już? Czekaj, bo nic nie widzę. Wiesz, jak to jedną ręką jest ciężko. Już. Już zrobione. Już, tylko teraz jeszcze przytrzymaj to lekarstwo przez chwilkę w łóżkach. No jeszcze przez chwilę. Oj, oj, oj. No przecież cię puszczę, to zaraz wytrzepiesz. O, właśnie. Już cię puszczam, już. No i tak to wygląda. Wcinają. Wcinają tradycyjny obrazek. Koteczki są po prostu głodne. To znaczy, że wszystko jest dobrze. No i znowu sytuacja taka sama. Koteczki po zabawie, po Boże, po jedzeniu mają teraz czas na zabawę. Zabaweczką, która im się strasznie podoba, a którą jednak uznaję za niebezpieczną. Czekaj, kochana, weźmiemy już to do mycia, wiesz? Weźmiemy do mycia i to do wyrzucenia. No, a wy się tutaj pobawcie troszeczkę. A ja troszkę wam tu jeszcze posprzątam. Nastawimy kamerkę, jak się uda. A, tak. Na razie się jakoś tam udaje. O, i proszę. I proszę. Co to za łóżko się oświędziało? Oj, oj, ojku, jojku. Jojku, jojku. Oj, tam spadło pociątko. Tam też się dzieją ciekawe rzeczy.
A ta bez przerwy mi tu wyrzuca na ziemię i ja tego sprzątam i myję. Naprawdę. No pięknie się widzicie. Czekaj minutkę, tutaj posprzątamy to. Wiesz? Gdzie jest jeszcze jedna piłeczka? Dałybyśmy tutaj, gdzie trzeba. A tu nie ma jeszcze jednej piłeczki. Nie ma się bawić. A jest. Jest piłeczka tu. Jest, tu jest piłeczka. Tak. Czy coś tu widać? Chyba widać, co? Chyba widać, jak się ładnie bawią kotki. Dobra, a ty, Niunieczko, nie możesz wychodzić. No przykro mi jest, tak mi jest przykro. Wiem, kochanie. Nie możesz wychodzić, Leleńko. Ty byś chciała ze mną pójść do łazienki. Czekaj, zobaczę, chociaż czurioszek jest. Wiesz, może go nie ma. Przeszła się koteczka po korytarzu, po łazience, no i muszę ją z powrotem zamknąć. Wiem, kochanie, to jest bardzo przykra sprawa. Bardzo. Nic na to nie mogę poradzić, musisz tu siedzieć. Ale się pięknie bawią. Mam nadzieję, że mieliście fajny czas z nimi. Hej, cześć. Aż im szkoda to zabierać, co? Ale nie, boję się naprawdę. Boję. O, już jest zahaczony kotek. Cały czas im przycinam te pazurki, a one cały czas się zahaczają. Kalinko. Kalinko moja.
Ach, Kalinka, Kalinka, Kalinka moja. No dobrze. Niestety, bączki, musicie się bawić tylko milionem innych zabawek, które tu macie. A tą zabiera ciotka. No, papa. Chodź, Riku. Chodź, Riusiu. Chodź, Rijeczku. Chodź, kochany. Chodź, słoneczko. No chodź. No chodź, kochanie. No chodź. Psz. Rio, wchodzisz czy nie? Tak. Tak jak Agnieszka napisała na komiksie. No to świetnie. Dziękuję ci bardzo. Zamykamy i będzie sterczał tu pod drzwiami. No trudno. Przynajmniej spokój w domu. O, kolega się objawił. Te ciebie nie puszczę, wiesz? Ciebie nie puszczę, bo ty jesteś szalony, ganiasz mi tu po krzakach. Muszę najpierw sprawdzić jeszcze raz obok ogrodzenie. No chodź, Ryjku. Chodź, Ryjuś. Chodź. No nie no. Dwa ludaski. Stanowczo za rzadko ich widzę razem. Ten mały rozrabia całe noce, więc może wtedy więcej szaleją ze sobą. Chcesz iść znowu? Rozumiem, proszę. No, idź. Też jesteś niezdecydowany? No po prostu typowy kot. Idź, bo nie chcę, żeby mały wyszedł. Nie, nie będzie tu otwarte, niestety. O, nie będzie. Idziesz? Ty, mały, nie wyjdziesz, bo ty jesteś szalony. Ja się boję, że ty mi uciekniesz. Ja muszę posprawdzać. Dawno nie sprawdzałam, bo przy Majce nie było potrzeby sprawdzania. Wiesz? No, ty. Chodź w domie troszkę. Mam kota, który nic do mnie nie przychodzi. Hej. Hej, hej, hej. No chodź tu do mnie, chodź. Tak, ślicznie. O Jezu. No czy to nie jest szalony kot? Szalony. Joszek teraz taki aniołeczek, tak? Bawi się tutaj myszką. Tak, bawisz się myszeczką? Tak? Ale taki dziad jest, słuchajcie. Jestem załamana, po prostu. Załamana. Goni Kaję, goni Maję. To jest coś okropnego. No nie wyobrażam sobie, jeszcze Kaja mu oddaje, ale Majkę? No nie wyobrażam sobie, że ona zaraz ze stresu będzie miała to samo. Także jestem pod tym względem załamana. No i trzeba się będzie ostro zabrać za to, tylko nie wiem jeszcze jak, niestety. Pokaż się, Mureczko nasza. Pokaż. Tutaj sobie chodzisz do miseczki. Zaraz damy ci czystą miseczkę. No a tutaj nasz koteczek. Nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze wróci. Cześć, kochanie. Cześć, malutki. Cześć, słoneczko. Jak ty się zachowujesz z innymi kotkami? Cały czas tu leżysz w tym miejscu słońce? Mój biedaczu, kochany. Oj, to widać, że to taki domowy, kochany koteczek. Ojejku, mój kochany. No, mój kochany, nie bój się tak strasznie. Kituniu, ty musisz się załatwić, laleczko, bo będziemy mieli problem, wiesz? Będziemy mieli, kochaneczku, problem. Musisz zrobić siuśku do kuwetki. Masz piaseczek, masz wszystko. No, musisz, tak. Pojadłeś ładnie znowu. Na pewno ci się okropnie chce. Musisz się odblokować, wiesz, słońce? Moje biedactwo moje. Moje kochane. Ojejku, jaki ładny kotek. Jaki śliczny koteczek. Pokażesz mi, co ty tam masz pod ogonkiem? A nie będziemy cię męczyć. Jutro. Jutro cię i tak będziemy męczyć, słoneczko, wiesz? Jutro musimy się dostać do pani doktor.
kochany kotek. Jak tam, dobrze wszystko? Dobrze wszystko? Już mruczysz. Już pomrukuje, jak cichutko mruczy. Jesteście chyba w stanie tego usłyszeć. Mruczy. Śliczny kotek, piękny. Przepraszam, że jesteś w klateczce. Ale mi się wydaje, że tobie jest nawet lepiej, wiesz? Tak, kochanie, lepiej ci tutaj, niż bym cię puściła, to te załzy nie wiadomo, co by zrobiły. A tak to ty sobie leżysz, zaraz cioteczka zna znowu obiadek. Tu jest życie jak w Madrycie, wiesz, kochanie? Obiadek, śniadanko, obiadek, kolacja. Wszystko jak w zegarku podane. Będzie dobrze, nie martw się. Będzie dobrze. Mureczka, Cynuś, pokazujcie się troszkę z lepszej strony. Jesteście już piękne, po prostu jak z obrazka. Tak się zmieniacie. To jest niesamowite. Kochacie się. No, żeby ktoś wam dał szansę. Już nie jesteście żadne zwyklaki. Tylko niestety jesteście coraz większe dzikuski przez to, że siedzicie tutaj same. No, nuda. Ile można siedzieć w jednym pokoju, prawda? No i znowu przy jedzeniu im zrobię, żebyście zobaczyli, jakie one są piękne w tej chwili. Naprawdę piękne. Maleństwo wcina tutaj w dziupelce. Nie wytrzymałam psychicznie tego jego płaczów. No wiem, wiem. Będzie dobrze, będzie wszystko dobrze. Limit wszystkich pechów się wyczerpał, chociaż nie do końca, bo jest olbrzymi problem z Rio. Olbrzymi problem. Także szczerze mówiąc, ja jestem załamana. Bo ja wszystko rozumiem, ale nie pozwolę, żeby Majka była prześladowana we własnym domu. Ale spokojnie, będę działać. Na pewno będę działać. Więc bardzo proszę też, żebyście oszczędzili mi na razie jeszcze tłumaczenia. Jak ktoś ma jakąś fajną radę, to oczywiście poproszę, ale nie traktujcie mnie jak osoby, która po prostu pierwszy raz ma do czynienia z taką sprawą. No, paluszek wcina, on ma inne jedzonko, ale wiecie co, on jest taki ciut mniejszy tylko, także to jest już taki kotek, który ma 2, może i pół. Miesiąca. Gdzieś 2. A te to już mają z 3. Czas płynie. Ale mam olbrzymią satysfakcję patrząc na nie. One były takie biedne. To też były kosteczki. A, idzie do nich, idzie. No nie bardzo, nie chcą mu pozwolić wredoty. Małe wredotki. A dzieci to się dogadają. Dzieci się dogadają. O, już jest dobrze. On miał inne, ale cóż, woli tamto. No trudno. To może ktoś z was chce to inne. Dla dzieciorków. Kuweta dopiero posprzątana, ani się wasz. No i zobaczymy teraz, jak się ma mamusia. Słuchajcie, ten kotek, on odsypia wszystkie swoje nieszczęścia. Wyobraźcie sobie, taki kot z domu, wywalony gdzieś na dwór, to ja mi, no po prostu serce mi pęka. No tak, ja wiem, że takich sytuacji jest dużo, ale akurat tu mi pękło, no przy tym mi pękło, no sorry, że nie biorę wszystkich takich. Ale to jest coś strasznego. Kuch.
kochany taki kotek. Jutro już będziemy u Beta. To zobaczymy, co z nim się dzieje. Ale wygląda dobrze. Jeszcze nie zdążył doznać jakichś takich strasznych uszczerbków na zdrowiu. Klotunia też sobie wcina. Jak ona się już mnie boi, to straszne jest. Moja kochana, moja. Taka kochana, no wcinaj, wcinaj dupeczko. Tak, tak, wcinaj dupeczko, wcinaj. No i co, złapiemy może tą twoją koleżankę? Cześć, idę po ciebie. No idę po ciebie, musimy się trochę znowu kolegować, nie ma tak. Ty, cholero mała. Ty będziesz miała teraz nowe pseudo. Pod tytułem Cholero Mała. No. Zaraz cię łapię, poczekaj. Okej. Okay. No to popatrzcie teraz na tą cholerę małą. Na tą małą cholerę. Jezu, zawsze taka rozczochrana. Po prostu coś strasznego. Coś strasznego, zawsze rozczochrana. Ale wiecie, że dała mi się złapać? Tam sięgnęłam tylko ręką. A ona mi się dała złapać. Nio? Dałaś się złapać? Niunia? Jaka grzeczna, zobaczcie. Czekaj, bo łapeczkę masz tu schowaną. O, zobacz. Zobaczcie, niesłychane. Ale wiecie co? Aksamit. Aksamit. Tak piękna. Co ty taka rozpłaszczona jesteś? Niuniu śliczna. Taka rozpłaszczona. Już jej się te uszka pięknie goją. Już tutaj ma. Chociaż wiecie co, że jej się chyba teraz znowu pod wpływem mrozu tutaj znowu tak zaczerwieniły te uszka. Bo to jest kotek typowy, który nie może wychodzić na słońce za dużo. Bo będzie miała tutaj problemy z uszkami. To musi być kotek domowy, także nie ma. Nie ma wyjścia. Tak, kochanie? Moje malutko. Grzeczna jesteś dla nowego bączka. Malutkiego. Gdzie on w ogóle jest? Gdzie ten mały bączek? Chyba go musimy zamknąć. Znowu. O, chodzi tutaj. Cudaczku. Chodzi cudaczek. Cały i zdrowy. Cały i zdrowy. Ciu, kochana moja. Ciu. Moje malutko. Śliczna kieciulku. Piękna, tak? Takie piękności. Rozpłaszczyła się, słuchajcie, a nie myśli uciekać. No jest niesamowity postęp. Niesamowity postęp. Postęp, ostęp. O, odrapiemy kitulca troszkę. No grzeczna, śliczna kićka. Nie no, słuchajcie, ja jestem w szoku. Ona nie tyle nie zdziczała, co ona nawet doceniła chyba. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale chyba tak. No pięknie, kochanie. No bardzo, słuchajcie, jestem zbudowana. Niesłychanie. Dobra. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Idzie. Hop. No widzisz, przeszyłaś. Tam poszłaś, tak? Oj, ale było strasznie. Trzeba się otrzepać. Mureczka nie tędy, kochanie. Dobra, ja się tu zabieram za sprzątanie, bo chcę uruchomić live'a. No czekaj, kitunka, bo wszystko zasłaniasz, niunia. Boże, tu się pobawcie. Czekaj, niunieczko. Tu macie, no, macie zabaweczkę. Kochane szkraby. Piękności moje. Piękności moje. Boże, jakie to piękne. Zaraz dostaniesz. Ty chcesz jeszcze jeść, tak? Dobrze, to jeszcze. No. Dam ci jeszcze, kochanie, bo ty jesteś bardzo głodniutka. Już ci daję.
O Jezu, jak to się leje. Wszystko posprzątałam i znowu od nowa. Zła jestem. Zła okrutnie, wiesz? Taka zła jestem. Proszę. Jak pięknie się bawi maluszek. A reszta po prostu głodna jest. Dzisiaj są wszystkie kotki głodne. Niesamowicie głodne. O, proszę was tu. A ty czyń honory, kochanie. Czyń honory przed kamerą. Chyba, że ja zrobię tak. O. To wtedy będzie widać jego i że inne kotki jedzą. Też będzie widać. Tak? No, fajnie się bawi tym, nie? Tak, fajnie się bawi. Niesamowicie fajnie. No, chyba muszę dawać więcej, bo kotki głodne. Dobra, posprzątane, polać długi. Takie były piękne kupy. Takie były piękne. Idealne kupska były, wiesz? Najadłeś się w końcu? Najadłeś się? No tamte dzieciaczki się jeszcze nie najadły. Misiek się jeszcze nie najadł. Dawaj, Michu. Tu. Mamusia, to pęknie chyba nam zaraz. Ale była strasznie głodną kiciunią, biedną. Taką głodną była, tak. No. Oj, zaraz jeszcze przyjdę. No dobra, bo będzie bardzo długi filmik. Niestety muszę im tą zabaweczkę zabrać. I koniec wizyty u drzewiaczków. Rio taki łaskawszy jest wieczorem zawsze. Także rano fatalnie. A potem już jakoś lepiej. Tu Majeczka. On Majeczka by się chciała bawić z Hektorkiem. Obawiła się, ale teraz Hektor ją zdradził. Dla Rio. Chciałabym, żeby to się wszystko ułożyło. Mamy duży dom, ogródek, czyli przestrzeń większą. Mogłyby się te kotki tu dogadać i pomieścić. No bo na razie to tam rano jest po prostu dramat. Hektor natychmiast atakuje Kaję, jak tylko ją widzi. To już jest takie prześladowanie, to już nie jest grożenie, tylko to jest atak po prostu. I Kunia też by się chciała pobawić. To
To dobrze, niech się bawią. Cieszę się, że się bawią. Moja pieranka, Boże, święty Boże. To nie ma co nawet się denerwować. Nie ma się co denerwować. Będą strzępy po prostu i tyle trzeba je zdjąć i wieszać na święta. Majeczko, żal mi ciebie. Ty byś chciała się pobawić, prawda, słoneczko? No. Dobra, nie będę was trzymać. Tu pewnie potrwa ta zabawa. Ale jest fajnie.